Dobry Państwu. Witam Państwa. Ja nazywam się Rafał Grodzki i jestem tutaj ze względu na prawdę związaną z Jezusem Chrystusem. Jestem tutaj dzięki Jezusowi, przez Niego, ale też dla Niego, bo to wielki Król, to wspaniały Bóg, to wspaniały Bóg, który stworzył człowieka i oddał za niego życie, za wszystkie jego błędy. To wspaniały Bóg, który przyszedł na tę ziemię po to, aby uratować każdego człowieka, bo naprawdę wszyscy, ale to wszyscy na tej ziemi zbłądzili i wszyscy na tej ziemi potrzebują Jezusa. I prawda jest taka, że wszyscy na tej ziemi, drodzy przyjaciele, którzy podejmą za życia najważniejszą decyzję o uznaniu Go, o ukochaniu Go, o uznaniu Go jako Pana swojego osobistego i Zbawiciela, o oddaniu Mu całego szacunku, o staniu się wdzięcznym za to, że za nas umarł. Jeżeli my taką decyzję w życiu podejmiemy sercem, nie za pomocą rytuałów religijnych, nie za pomocą naszych starań i uczynków, ale sercem, prawdziwą wdzięcznością, prawdziwym sercem, będziemy zbawieni. I kochani, jestem tutaj dlatego, nie dlatego, że sprawy się fajnie mają i przyszedłem sobie pomówić, ale dlatego, że ja wiem, jak się sprawy mają. Ja wiem, że na tym świecie istnieje zakłamany system, system religijny, który tak naprawdę mówi o Jezusie, ale zakłamuje prawdę o Nim, zakłamuje Go w taki sposób, że ludzie nie rozumieją, co się wykonało na krzyżu Golgoty, czym jest to dzieło Golgoty. Ludzie tego nie rozumieją, ale i niewielu jest takich, którzy to zrozumieli. No ja jestem jednym z tych, ale ja to zrozumiałem dlatego, ponieważ sam osobiście zbadałem sprawę Jezusa, ponieważ zrozumiałem w swoim marnym życiu, które kiedyś prowadziłem, że ja potrzebuję również ratunku, że kiedy ja nie dowiem się, jak się sprawy mają z Bogiem, to ja źle skończę. I dobrze myślałem. I to pragnienie sprawiło, że ja zacząłem szukać. Ja wiedziałem, że te systemy religijne, w którym się wychowałem, ten cały katolicyzm, to nie jest coś, co jest prawdziwe i to nie jest coś, co niesie życie. Ja od małego nie widziałem ani nie czułem tam życia. I dobrze czułem, a właściwie dobrze nie czułem. Ja postanowiłem zbadać sprawę Jezusa, ale tak naprawdę zbadać sprawę Jezusa, co to znaczy? To znaczy, że każdy w życiu powinien przyłożyć do tego swojej ręki i swojego serca, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, no to jesteś skazany na system, w którym się urodziłeś. Jesteś skazany na system taki, jaki jest w danym narodzie, w danym regionie i nie masz zbyt wiele do gadania. Uznajesz to, co jest i się wiele zbyt nie wypowiadasz. Zauważcie, w naszym kraju mówienie o Jezusie jest niewygodne, chociaż to wierzący kraj, prawda? Chociaż to kraj, który mówi, że wierzymy w Boga. Kraj, który mówi Bóg, honor i ojczyzna. Ale kiedy się mówi o Jezusie, to panuje dziwna konsternacja. Dlaczego? Skoro Jezus to wspaniały Bóg, wspaniały Król, który oddał za nas życie, dlaczego mowa o Nim jest tak niepożądana? Dlaczego ludzie, kiedy głoszę na ulicach, nie przychodzą do mnie i nie mówią wspaniale, że głosisz? Dlaczego tego nie robią? Ponieważ Go nie znają. Ponieważ nie znają Go takim, jakim On jest. Ponieważ nie są pewni zbawienia. Jak można być wdzięcznym Jezusowi, nie będąc pewnym, że się jest zbawionym? I myśląc, pokładając nadzieję w czymś innym. Myśląc, że trzeba iść do jakiegoś czyśćca i tam w piekle być podgrzewanym przez jakiś czas. No jak można się cieszyć? Jak można kochać Boga? Jak? Nie można! Nie można! Jeżeli słyszy się takie rzeczy. Jest oczekiwanie, które niesie za sobą niepewność, smutek, rozgoryczenie. Ale ja jestem dzisiaj po to, aby wam przekazać prawdę, że to tak się sprawy nie mają. Że sprawy się mają wspaniale, bo Jezus jest wspaniały. Ja w swoim życiu byłem zwykłym bandziorem. Okradałem ludzi, handlowałem narkotykami. Jeździłem do krajów trzeciego świata, do Kolumbii, do Wenezueli. Robiłem lewe interesy. Myślałem, że jestem kozak, ale myślałem tak do czasu, dopóki moje mądrości nie zakończyły się w zakładzie karnym. I wiecie co, ja byłem w miejscu porażki życiowej. I ja z miejsca tej porażki powiedziałem, że muszę się spotkać z Bogiem, muszę Go poznać, muszę się coś o Nim dowiedzieć, bo nie wiem, bo czułem, że źle skończę i dobrze czułem. Ale dzisiaj wiem, że to nie ma znaczenia, czy jesteś przestępcą, czy jesteś tak zwanym dobrym człowiekiem, który wydeptał sobie ścieżkę do kościoła i liczy na to, że przez swoje dobre uczynki zyska sobie Bożą przychylność i wejdzie do nieba. Niestety nie. Niestety nie, ponieważ wszyscy zbłądzili i wszyscy potrzebują Jezusa. I nie ma znaczenia to, jakim jesteś człowiekiem. Znaczenie ma to, czy przyjąłeś ratunek, który każdy na tej ziemi powinien przyjąć. Drodzy przyjaciele, religia nauczyła nas, że musimy sobie zasługiwać na to, aby wejść do nieba. Ale tak naprawdę, gdybyście otworzyli Biblię i zaczęli ją po prostu czytać, gdybyście powiedzieli: Boże, ja chcę znać prawdę, bo ja nie czuję się pewnie na tym świecie. Jeżeli byście tylko zechcieli przez chwilę w taki sposób żyć, odnaleźlibyście prawdę, ponieważ prawda jest zapisana. Prawda jest prosta i dostępna dla każdego człowieka, dla każdego prostego człowieka. Religia w taki sposób komplikuje sprawy, że my do końca nie rozumiemy, o co chodzi. Do końca nie wiemy, ponieważ o to chodzi religia, abyś ty nie wiedział i abyś należał do systemu, którego nie rozumiesz, a który myśli, że jest właściwy. Ale nie taki jest Bóg. Bóg to dobry Ojciec, który dał proste słowa i wykonał proste, ale potężne dzieło 2000 lat temu. Przyszedł na tą ziemię i uratował tyłek każdego człowieka, każdego. Dzisiaj ludzie szczycą się swoją pozycją, swoimi osiągnięciami, tym, że chodzą do kościoła, tym, że dają na Ukrainę, tym, że są dobrymi mężami i to wszystko dobrze, ale te rzeczy nie mają wpływu na to, czy będziesz zbawiony. Wpływ na to, czy będziesz zbawiony, ma to, czy wybierzesz Jezusa, który cię zbawił, czy uwierzysz w to, że cię zbawił, czy uwierzysz w to, że cię zbawił za darmo. Czy uwierzysz w to, że zbawił się za darmo i że nic nie możesz zrobić, aby być zbawionym, tylko w to uwierzyć? Oto cała prawda i tajemnica tak zwana, wokół której ludzie się kręcą i nie rozumieją tego, ale wielu ludzi też nie chce tego zrozumieć. Wiecie, jak jest. Jeśli człowiek wychowany w systemie religijnym wydepta przez 40 lat ścieżkę do kościoła i jest nauczony tego, że jego życie sprawi, że Bóg na niego przychylnie spojrzy, to teraz trudno jest to odrzucić. To tak jak wbudowali wieżę, to tak jak Jezus powiedział do faryzeuszy, do ludzi religijnych: zburzcie tą świątynię, a ja odbuduję ją w 3 dni. To było dzieło ich rąk. Oni wierzyli w to, że ta świątynia jest ich dziełem i że ma jakieś znaczenie. Jezus powiedział: zburzcie ją, a ja ją odbuduję. Oni nawet nie myśleli o tym, ponieważ oni polegali na dziele swoich rąk, tak samo jak ci, którzy budowali wieżę Babel. Ale niestety dzieło ludzkich rąk nie przetrwa, ponieważ jedyne dzieło, które przetrwa, to dzieło Chrystusa, Jego śmierci na krzyżu za nasze błędy. To jest jedyne dzieło, które może przetrwać. I drodzy przyjaciele, taka jest w tym prostota, że kto uwierzy w to, że Chrystus go zbawił, będzie zbawiony. I to są proste słowa, to są tak proste słowa, lecz niestety nie przyjmowane. Dlaczego nie są te słowa przyjmowane? Ponieważ jesteśmy również wychowani w taki sposób, że na wszystko sobie trzeba zapracować, że nie ma nic za darmo. Kiedy dowiadujemy się, że coś jest za darmo, to nie ma dla nas żadnej wartości, bo jesteśmy tak nauczeni. Ale Jezus nie jest taki, Bóg nie jest taki, On nie kazuje płacić sobie, On kocha człowieka i On stworzył go po to, aby z nim być na wieki i umarł za niego i tak pokazał swoją miłość, że nas uratował. To jest najpotężniejszy dowód miłości, obok którego wielu przechodzi obojętnie i stara się zasłużyć, ale to zasługiwanie jest śmiercionośne. Wiecie, jeżeli chcecie prostego przykładu na to, że to zasługiwanie jest śmiercionośne i nic nie daje, to ja wam podam przykład z Biblii, który każdy z was zna. Każdy z was słyszał o tym, jak Jezus na krzyżu został przybity, a obok Niego wisiało 2 złoczyńców. jeden z tych złoczyńców w ostatniej chwili swojego życia powiedział: tu jesteś Mesjasz, my tu cierpimy właściwie, ponieważ byliśmy mordercami i dopuściliśmy się czegoś, za co zasługujemy na śmierć, ale ty jesteś Bogiem i jesteś tu niewinnie. Ten złoczyńca powiedział do niego: wspomnij na mnie, jak będziesz w raju, a Jezus mu powiedział: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Czy ten człowiek zasłużył sobie na zbawienie? Czy ten człowiek chodził do kościoła? Czy robił dobre uczynki? Nie, wręcz przeciwnie. On zrobił wszystko, aby zasłużyć na śmierć, ale w ostatniej chwili swojego życia zreflektował się i zrozumiał, że Mesjasz koło niego wisi i umiera za niego. I w ostatniej chwili został zbawiony. I obala to całą teorię zasługiwania, ale obala to również kolejną teorię jakiegoś wymyślonego czyśćca, ponieważ Jezus powiedział mu: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju, dziś, nie jutro, nie za 1000 lat, ale dziś, ponieważ uwierzyłeś. I to jest prawda, to jest prosta prawda. Prosta prawda i na podstawie takiej prawdy człowiek będzie sądzony, że ją słyszał, że miał do niej dostęp, że człowiek, który stał na ulicy, głosił to, ale ty tego nie przyjąłeś. Wolałeś system religijny, system, który nie ma w sobie życia. Niestety. Drodzy przyjaciele, jestem człowiekiem, który w swoim życiu spotkał się z Bogiem. I jestem tutaj, ponieważ jestem wdzięczny za to, że zostałem ja uratowany. I chcę, aby każdy człowiek został uratowany. I jedynym narzędziem, jakim się mogę posługiwać, to jest prawda, którą dzisiaj słyszycie. To jest prawda, którą do was głoszę. Zależy mi na tym, aby ludzie znali prawdę. Ja nie jestem tutaj po to, aby wciągnąć cię do jakiejś organizacji. Jestem tutaj po to, aby zostawić cię z prostymi słowami Ewangelii, z tym, do czego również ty masz dostęp. Drodzy przyjaciele, w życiu, po śmierci, każdy człowiek stanie przed Bogiem i zostanie rozliczony. I zostanie zapytany: co zrobiłeś z tym, że Jezus umarł za twoje grzechy? Jak się do tego odniosłeś? Jak byłeś wdzięczny? Czy byłeś mu wdzięczny? Czy byłeś mu wdzięczny? Drodzy przyjaciele, Jezus Chrystus to jest jedyna odpowiedź do życia każdego człowieka. I gwarantuję wam, że kiedy zamkniecie się w swoim pokoju i powiecie: Jezus, ja potrzebuję ciebie. Kiedy zamkniecie się w swoim pokoju i powiecie: Jezus, ja tak naprawdę nie znałem prawdy o tobie i żyłem bez ciebie, ale ja cię potrzebuję. Jeżeli podziękujesz mu za to, że umarł za ciebie, że oddał życie za ciebie, że cierpiał za ciebie, jeżeli mu podziękujesz za to, że się zbawił i staniesz się za to wdzięczny, to tak jak do mnie pod celę więzienną przyszedł Bóg i zmienił mnie w ułamku sekundy z przestępcy na człowieka narodzonego na nowo, tak i zmieni ciebie. I nieważne, kim jesteś, nieważne, jakie masz zdanie, liczy się prawda, liczy się to, co się wykonało na krzyżu Golgoty. Jest napisane, że bogaci nie wejdą do królestwa. I tu nie chodzi o ludzi, którzy mają bogactwa i majątek, bo to by było głupie, bo Bóg chce, żebyś miał pieniądze i dobrze żył. Bogaci to są ludzie bogaci w swoje teorie, ludzie, którzy mają w swoich głowach tyle swoich teorii i swojego podejścia. To jest człowiek bogaty, a ubodzy to ci, którzy pozbyli się swojego zdania na rzecz prawdy, która jest dostępna w Słowie Bożym i do której każdy ma dostęp. Ale ja będę głosił, to zadzwoń na policję. Dlatego przyjaciele, chciałem wam powiedzieć, właśnie tak działa diabeł. Nie chcę, aby mówiono o Jezusie, ale prawda o nim jest jedyna. Ja zostałem uratowany i ty też możesz zostać uratowany. Jeżeli tylko ukorzysz się i odrzucisz wszystko, co do tej pory wiedziałeś i myślałeś, że jest prawdziwe, kiedy otworzysz Słowo i przeczytasz prawdę o nim. Drodzy przyjaciele, jeżeli jest pośród was osoba, która potrzebuje, aby ją poprowadzić w modlitwie. Jeżeli pragniesz narodzić się na nowo i zostać zbawionym, a nie wiesz, jak to zrobić, możesz do mnie zadzwonić. Jeżeli chcesz zostać uzdrowiony, to możesz również do mnie zadzwonić, skontaktować się ze mną. To jest normalne chrześcijaństwo, uzdrawianie chorych, wypędzanie demonów. To jest normalne chrześcijaństwo. Dlatego, drodzy przyjaciele, jeżeli jest tutaj ktoś z was, kto potrzebuje uzdrowienia, kto potrzebuje modlitwy, możecie się ze mną skontaktować. Ja nazywam się Rafał Grodzki. Możesz mnie znaleźć na Facebooku pod nazwiskiem Rafał Grodzki, służba ewangelizacyjna. Nie jestem człowiekiem należącym do żadnej religijnej organizacji. Jestem człowiekiem, który należy do wspólnoty ludzi, którzy kochają Jezusa tak jak ja. Jestem człowiekiem, który nie chce was do niczego przekonać, tylko zostawić was z prawdą. Jestem człowiekiem, który chce, abyście mieli życie wieczne, żebyście byli zdrowi. Nie jestem człowiekiem, który teorię tutaj wam wyłoży, ale jestem człowiekiem, który w praktyce zaprezentować wam może Bożą moc, może was uzdrowić. Jeżeli tylko pragniecie, możecie się do mnie odezwać. Rafał Grodzki na Facebooku albo Rafał Grodzki, służba ewangelizacyjna. Dziękuję.